Witajcie. Słuchajcie, na fali tego, co się dzisiaj dzieje w rolnictwie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie całej, co bardzo, bardzo mnie cieszy, bo wreszcie ludzie biorą sprawę w swoje ręce i nie będą nam po prostu mówili, co nam robić, co mamy robić, w sensie tak siać, czy tak siać, tak zbierać, czy tak zbierać, tego wolno, tamtego nie wolno. Takiego mema, słuchajcie, ostatnio widziałem, czym się różnią krowy od wegan. No w sumie niczym, bo jedni i drudzy z rąk zielonej tylko pierdzą. No ale to krowy są winne. Dobra, rzecz w tym, słuchajcie, dzisiaj chciałem podjąć temat taki ekologiczny. Rolnictwo konwencjonalne czy ekologiczne? Znacie mnie z filmów, że ja jestem tutaj bardzo ekologiczny i wszystko, co jest możliwe, chciałbym zrobić ekologicznie. Oczywiście. Dlaczego jestem za tym? Zobaczcie, co się dzieje. Przykład. Niech będzie pszenica. Teraz w tej chwili oczywiście są ceny takie po prostu, jakie są, i one są katastrofalne, bo tam 450 zł czy coś takiego za tonę, no to jest żart, kpina i w ogóle ja nie wiem nawet, jak to nazwać. Ale wiadomo, z jakiego to jest powodu, bo tam na Ukrainie po prostu robią co chcą, walą tego nawozu ile tylko mają za darmo, żadnych, w sensie w porównaniu z tymi cenami, co my mamy, ale nie mają żadnych obostrzeń, żadnych wymagań, po prostu ładują, to ma rosnąć po prostu, 20 ton z hektara jak da, to jest minimum takie po prostu, to ma rosnąć i stąd po prostu mają takie ceny. Nasi nie wytrzymują, oczywiście my nie wytrzymujemy tego, bo u nas to wszystko jest drogie i tak dalej i takich wyników nie osiągniemy, nie tylko zresztą my, ale i inni rolnicy w Europie. No a co, popatrzmy, jak się sprawa ma u rolników ekologicznych. Otóż zobaczcie, że oni właściwie nie mają problemu ze zbytem swoich towarów. Nie mówię, że nie strajkują, że nie jest to ważne, ale oczywiście, że jest ważne, bo najpierw biorą się oczywiście za największą grupę, czyli za rolników konwencjonalnych, stosujących różnego rodzaju środki chemiczne w rolnictwie, a na końcu oczywiście wezmą się za ekologicznych. Pamiętacie parę lat temu, jak był taki pomysł, że Unia ma zakazać uprawy ziół. Dlaczego? Bo tabletki trzeba kupić. Bo przecież zioła można sobie pójść, pozbierać, posadzić, posiać i tak dalej, prawda? Ale już tabletki nie. No i wiadomo, że chodzi o kasę. Pamiętajcie, że wszystko, co się dzieje i nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o kasę. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że rolnicy ekologiczni, oni mają mniej tego zboża. Ale policzcie. Jeżeli weźmiemy sobie taką pszenicę, powiedzmy, no nie wiem, orkiszową, samoprze, płaskórkę, czyli stare odmiany, które do tej pory nie były modyfikowane. Słyszałem, że jest już modyfikowany orkisz, ale płaskórka i samoprza nie. No i zobaczcie, co się dzieje. Te pszenice dają plon z hektara około 1 tony. Około, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo niewiele. No i co w tym momencie? Zobaczcie, po ile jest kilogram mąki z takiej samoprzy. Czyli to już są pieniądze, zaczyna się robić. Bo mamy tą mąkę w granicach 12 zł. Z tego, co ja pamiętam, bo dawno nie kupowałem tej mąki, ale mamy tutaj 12 zł i przyjmijmy teoretycznie 12 zł. Razy 1000 to mamy 12 tysięcy. Przy czym bez stosowania żadnych nawozów, żadnych ośrodków ochrony roślin, bo to nie jest potrzebne do niczego takim uprawom. To po prostu rośnie. Stąd jest po prostu mała ilość tego, ale za to cena. I dlatego Was namawiam do uprawy właśnie takich ekologicznych zbóż, bo na tym można naprawdę ładnie zarobić. Ludzie chcą, zaczynają być świadomi tego. On nie chce kupić mąki za 3 zł, jakiejś tam, z dodatkiem siarczanów, kredy, nie wiem czego tam jeszcze, po prostu żeby to było bielsze. Bo nie o to chodzi. Tylko chodzi o taką rzecz, żeby to było zdrowe. Dlaczego? A dlatego, że potem się mniej wydaje na leczenie, leki, inne cuda i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Nie ma czegoś takiego jak, że o, mam zgagę, cholesterol, tam jakieś coś. Nie, od tego nie ma, dlatego że to jest żywność, która się wchłania całkowicie do organizmu człowieka, jest
przyswajalna, akceptowalna przez organizm. I o to właśnie chodzi. I teraz weźmiemy sobie na przykład tą mąkę ziemniaczaną, o której mówiłem Wam w poprzednim filmie, gdzie naprawdę miałem problem, żeby ją kupić. Taką normalną, prawdziwą mąkę z mąki, prawda? I nic więcej, żeby tam nie było. W sensie, wiecie, o co mi chodzi? To był naprawdę problem. I okazuje się, że mali przetwórcy, no w porównaniu do tych koncernów, molochów i tak dalej, to oni są mali, oni to produkują. Mają problem, myślę, mogą mieć problem ze zbytem, ponieważ tu jest kwestia tego, że duże sieci handlowe nie wezmą od nich takich towarów, dlatego że mają tam układy i tak dalej, wiadomo, to wszystko chodzi na układach i zaczyna się po prostu problem. Ale pamiętajcie, mamy internet. Mamy kupę znajomych, tamten słyszał i tak dalej. I to w ten sposób się rozniesie, żeby kupować u tych właśnie małych, małych producentów. Ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz. Tutaj zareklamuję, chociaż nigdy tego nie robię, ale zareklamuję firmę Biobabalscy. Od nich ostatnio kupowałem makarony, od nich kupowałem mąkę, od nich kupowałem płatki owsiane. Dlaczego? Ano dlatego, że mają to ekologiczne i to jest firma godna zaufania. Oczywiście jest więcej takich firm, natomiast ja akurat z tej korzystam i powiem Wam jedną rzecz. Naprawdę świetne jedzenie. Ja wolę po prostu troszkę więcej dopłacić, ale ja z tego skorzystam, naprawdę. I to są takie, tego rodzaju rzeczy. Szukajcie koło siebie, nie wiem, oni chętnie wszyscy wysyłają przez internet. Wystarczy się do nich odezwać, słuchajcie, przyślijcie mi 5, tam 10 kilo tego czy tamtego i oni to zrobią. A taka ilość Wam wystarczy na to, żeby upiec ciasto, zrobić chleb, czy tam jeszcze inne rzeczy. Co do wędlin. Oczywiście tajemnicą Poliszynela jest to, że na każdej wsi jest zawsze jakiś myśliwy, który coś tam od czasu do czasu ustrzeli. Nie mówię tu o kłusownikach, ale rzeczywiście o myśliwych. I oni po prostu to robią, bo trzeba oczywiście dokonywać regulacji zwierzyny leśnej, bo inaczej nam się rozpanoszy tak, że po prostu nie będzie nic. Ja byłem parę razy u takiego rolnika, gdzie widziałem, że ma pocięte przez jelenie no miał uprawy tam, już nie pamiętam w tej chwili co on siał, ale jakieś mieszanki i tak dalej. To wszystko było pocięte i to mi pokazywał, widziałem. Oczywiście dziki i tutaj mamy kwestię ziemniaków, więc to wszystko trzeba regulować, bo inaczej nic nie będzie. I na całym świecie to się dzieje, to jest normalne. Ale oni po prostu oprócz tego na pewno sprzedadzą Wam taką półtuszę czy cokolwiek i można sobie zrobić. Jeśli samemu nie chcecie robić, jesteście z miasta i nie macie możliwości, kupcie. Oni też zrobią wędlinę. Naprawdę smakuje to wyśmienicie. Co tam jest w takich wędlinach? Sól, pieprz, kolendra, nie wiem, majeranek, czosnek. Tam po prostu nic więcej nie znajdziecie, żadnych takich cudów, tylko normalne, absolutnie przyprawy. To nie będzie ciekło, to nie będzie z tego nic leciało, to się nie zaśliznie, nie będzie zielone i tak dalej, bo to są normalne rzeczy. Po to się, słuchajcie, stosuje te wszystkie środki chemiczne w tym, co jemy, a no po to, żeby tego było więcej i taniej. Poza tym z drugiej strony nie mają co z tymi śmieciami zrobić, które naprodukują przy produkcji farb, lakierów, proszków i tak dalej. Gdzieś to trzeba wcisnąć te odpady, no i ładują to do jedzenia. Oczywiście tak to dzisiaj wygląda. Sprawa się rozbija wyłącznie o kasę, a my jesteśmy po prostu niczym w porównaniu z tym, jakie mają cele te koncerny. Więc reasumując, zastanówcie się, czy nie warto by przestawić się chociaż częściowo na uprawy ekologiczne, jeżeli macie tam jakieś areały różne, bo to są rolnicy, którzy mają i 3 hektary, i 300, ale po prostu zastanówcie się, bo i tak będziecie, czy ten, co ma 3, czy ten, co ma 300, to jest rolnikiem. Więc zastanówcie się, czy nie warto by jakiegoś kawałka oddzielić i zrobić tam uprawy ekologiczne i na tym zarabiać, bo naprawdę warto. Ja tu dałem przykład po prostu akurat pszenicy orkiszowej, samoprzy i płaskórki, ale wiadomo, że tam po prostu gdyby się chcieć zagłębić, no to będzie jeszcze oczywiście owies i potem płatki owsiane po prostu, które ja akurat kupuję i naprawdę one są przyswajalne, nie to, co w sklepach mamy i tak dalej, i tak dalej. I facet ten a propos Babalski, ja nie wiem, czy on, ja nie widziałem jeszcze w żadnym sklepie jego produktów, natomiast chętnie wszystko zawsze wysyła i świetnie się ma. Poszukajcie jeszcze naprawdę w innych, u innych producentów rolnych, u innych ekologicznych rolników. Naprawdę, to jest do zrobienia.
i przy okazji z tego będą pieniądze. I jeżeli Wam się to uda, a jestem przekonany, że się uda, to sprawdźcie, zobaczcie, czy nie warto by przestawić całej produkcji na ekologiczną. Wtedy samoczynnie koncerny nie będą miały na Was żadnego wpływu. Nie będą Wam mówiły, że dzisiaj podwyżka saletry czy jakiegoś innego tam mocznika do produkcji rolnej. Windują się ceny nie wiadomo jakie, bo oczywiście Unia wymyśliła jakieś dodatkowe podatki, bo to, bo tamto, bo siamto, bo zielony ład i tak dalej, i tak dalej. Więc tam po prostu oni sobie znajdą naprawdę, co tylko będą chcieli, żeby tylko ceny podnieść i żeby tylko utrudnić życie. Więc oprócz tego, że strajkujemy i chwała wszystkim za to, to bo pamiętajcie, że trzeba tutaj ten cel osiągnąć. Tu nie może być absolutnie żadnych negocjacji. Pamiętajcie, to są rzeczy bardzo szkodliwe i z nich trzeba po prostu zrezygnować całkowicie i nieodwołalnie. To jest to. Więc nie będę na razie Wam więcej mówił nic o polityce, bo tutaj też będę poruszał te tematy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nasze, Polaków w Polsce. W jaki sposób to zmienić i co trzeba by zrobić. Też mam parę pomysłów i o tym Wam powiem w następnym filmie. Natomiast tutaj nie rezygnujcie z konwencjonalnego rolnictwa, bo nie da się tego zrobić z dnia na dzień. To trzeba zrobić stopniowo, powoli, kawałkami, żeby zobaczyć, czy jest to możliwe, a moim zdaniem na pewno jest. Więc to jest to. Mamy całą masę środków, na przykład chwastobójczych, zupełnie ekologicznych. Przypomnę, poczytajcie o zwykłym occie. Co on robi, w jaki sposób można się pozbyć wszystkich chwastów raz na zawsze. Popatrzcie, poczytajcie, to dla przypomnienia. Natomiast są też jeszcze oczywiście inne rośliny, ale to musicie sobie po prostu już sami popatrzeć, co komu będzie pasowało, w którym kierunku chciałby każdy z Was pójść, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, czy usuwanie chwastów za pomocą innych roślin, czy usuwanie chwastów za pomocą na przykład tego octu, o którym wspomniałem. Ale to jest kwestia już indywidualna każdego rolnika. Wrócę jeszcze na chwilę tylko do strajków. Chodzi o taką rzecz. Trzeba blokować, tak jak blokujemy te granice. Trzeba blokować, bo widzę, że to się zaczęło od centra dystrybucji i tak dalej. Te zakłady, wszystkie potężne molochy, które korzystają z tego, żeby oni nie mieli możliwości produkcji. Takich właśnie, inaczej, niech robią bardzo dobrze, ale niech biorą od nas materiał, towar i tak dalej, a nie z Ukrainy. Więc to jest to. Nieprzebadane oczywiście. To jest przemysł, zwykły przemysł, sprawa dla prokuratury. Ja nie wiem, czemu się tym nie zajmują. No ale mniejsza z tym, więc to jest to. Trzeba po prostu temat dokończyć, bo pamiętajcie, to jest już ostatni dzwonek. Kolejnej szansy nie będzie. To jest ostatni czas na to. Jeśli teraz tego nie zrobimy, to przy następnych, nie wiem czy wyborach, bo parlamentarnych, bo tam po prostu dzieje się największe zło, to widzicie, że od lat są ci sami ludzie. Od lat te same szkodniki. Od lat, mimo tego, że zmienia się skład parlamentu, ludzie, którzy w ogóle nie są wybierani do tego parlamentu, cały czas siedzą na stanowiskach. Już nie mówiąc o zarabianiu grubych milionów, bo biorą ogromną kasę. To po prostu, żeby nam utrudnić życie. Oni zapomnieli, że nie my dla nich jesteśmy, tylko oni dla nas. To oni mają nam służyć. Oni o tym zapomnieli. Kasa się liczy i tyle. Niestety. Także pamiętajcie, trzeba walczyć. Trzeba walczyć, nie poddać się. Piętnować. Powstała taka strona na Facebooku o ukraińskiej żywności, żeby tego nie kupować, żeby to zblokować całkowicie wszędzie i na każdym możliwym kroku, bo to jest dla nas szkodliwe, nie tylko dla zdrowia, ale dla naszych rodzin, dla naszego życia ogólnie takiego codziennego. Wyobraźcie sobie, no masz
powiedzmy, nie wiem, 20 hektarów, żyjesz z tego rolnictwa. Wyprodukowałeś pszenicę, owies, kukurydzę, co tam posiane, nie wiem, posadzone ziemniaki, cokolwiek, po prostu coś wyprodukowałeś. I masz to w szopie, w stodole, zebrałeś i nie możesz tego sprzedać, bo okazuje się, że koszty zbioru siewu były droższe jak koszty tego sprzedaży. To znaczy ten zysk po prostu, nawet nie ma zysku, tu trzeba dopłacać. Nie rzecz w tym, żeby brać sobie dopłaty i żyć z dopłat, bo oni to celowo w ten sposób zrobili, to nie o to chodzi. Dopłaty mają być ekstra zyskiem, czyli przede wszystkim ma być coś takiego, że sprzedajesz swoje płody rolne, już na nich zarabiasz i nie musisz brać dopłat. Jeśli weźmiesz dopłaty, bo chcesz, to zarobisz więcej. To tak ma funkcjonować. Dopłaty nie są zastępstwem czy substytutem jakimkolwiek zysku. To jest ekstra kasa dla rolnika za uprawę ziemi. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.